Cześć! W tym filmie pokażę Ci 5 powodów, dlaczego Ty jako rodzic śmiało powinieneś puścić dziecko na salę treningową, a tym bardziej nie powinieneś wchodzić na tą salę w trakcie treningu dziecka. Dlaczego nie powinieneś się bać, puszczać to dziecko same, dlaczego nie musisz być w trakcie stałej kontroli. Dlaczego brak Twojej obecności na sali jest tak ważny? Jest to jedyny sposób, aby dziecko nabrało odpowiedzialności, żeby faktycznie samo chciał uczestniczyć w tych zajęciach, żeby nie potrzebowało do tego Twojej pomocy i żeby mogło tak naprawdę odetchnąć na krótką chwilę od Ciebie. Dlatego, drogi rodzicu, zanim poznasz te 5 powodów, zapamiętaj, to, że nie wchodzisz z dzieckiem na salę treningową, nie jest niczym złym. Punkt pierwszy. Dlaczego trener nie chce, abyś Ty jako rodzic wchodził na salę treningową? Chodzi mu tylko i wyłącznie o to, abyś nie rozpraszał dziecka. Pozwolił mu na spokojnie uczestniczyć w zajęciach, bawić się, rozwijać, a nie coraz spoglądać na rodzica, jaka jest jego reakcja, czy mogę to zrobić, czy tamto, poprosić o pomoc. Obecność rodzica na zajęciach działa rozpraszająco na dzieci. A dzieci nie potrafią na długo się skupić, dlatego walka o ich uwagę jest bardzo trudna, więc tym bardziej nie utrudniajmy pracy trenerowi. 2. Liczebność na sali. Prosta matematyka. Przy grupie 10-osobowej, gdzie jest 10 dzieci, zakładając, że każdy z nich ma mamę i tatę, mamy 10 dzieci, 10 mam, 10 ojców, co nagle plus trener daje nam ponad 30 osób na sali. Nie każda sala jest w stanie pomieścić aż tyle ludzi. Teraz zastanówmy się, jeszcze 5 osób zaczyna rozmawiać, potem 10, nagle robi się ogromny szum na tej sali, nie słychać trenera, i dzieci nie wiedzą, co mają robić w tym momencie. Plus, gdzie ci ludzie się pomieszczą. Kwestia bezpieczeństwa. Punkt trzeci. Trening jest treningiem dziecka, nie twoim. To jest trening twojego dziecka. To tam nabywa doświadczenia, mierzy się z pierwszymi porażkami, pierwszymi zwycięstwami. To właśnie w tym miejscu może mieć chwilę oddechu od ciebie, żeby spróbować czegoś innego, w kontrolowanym środowisku, ponieważ trener będzie dbał o bezpieczeństwo. To jest czas twojego dziecka, dlatego nie musisz cały czas na nie patrzeć. Nie bój się, przyjdą zawody, jakieś egzaminy, zdjęcia. Będzie możliwość, żebyś zobaczyła, jak radzi sobie na zajęciach. Wręcz pochwalić się w domu i w domu będzie chciało ćwiczyć. Na zajęciach daj mu czas samemu lub samej na trening. 4. Rodzic potęguje sytuacje, które wydarzają się na treningu. Jeżeli dzieci biegają na sali treningowej, któryś z nich się przewróci, pierwsze co, nie sprawdza, czy noga, czy ręka jest złamana, a dziecko podnosi głowę, szuka reakcji trenera. Jeżeli trener zachowuje spokój, no to w tym momencie oczywiście wstajemy, biegniemy dalej, jeżeli nic złego się nie stało. Ale jeżeli rodzic jest na sali, niestety najczęstszą reakcją jest: przewróciło się! No i co? Każde dziecko się przewraca. Jeżeli nic złego się nie dzieje, rodzic bardzo często swoją reakcją, swoim przerażeniem, że jego największy skarb się przewrócił, sprawia u dziecka, że dziecko czuje to samo, ponieważ podnosi głowę, widzi przerażonego rodzica i mówi: coś się wydarzyło, coś się złego stało, skoro mama i tata tak spanikowali. I zaczyna się płacz. Czy naprawdę chcemy, aby nasze dzieci płakały na zajęciach? Nie. Dlatego jeszcze raz, zostańmy za drzwiami, pozwólmy trenerowi zadbać o to bezpieczeństwo i opanować wszystkie sytuacje. 5. Punkt bardzo istotny. Budowanie odpowiedzialności. Jeżeli dzieci są same na sali, w tym momencie każdą sprawę, którą chcą, muszą załatwić sobie same. Zaczynając od najprostszych rzeczy, jak zgłosić się, powiedzieć: chciałbym się napić wody, zgłosić się, chciałbym pójść do toalety, zgłosić się, mam pytanie, nie zrozumiałem. Jeżeli są same na sali, wiedzą, że jeżeli chcą coś osiągnąć, chcą zadać pytanie, muszą same zapytać trenera. Już nie ma mamy i taty, którzy wyręczą je za to. Natomiast jeżeli rodzic jest na sali treningowej, to będzie sekunda, jak dziecko odwróci się: mamo, potrzebuję pomocy! Zamiast poprosić o to trenera i nabrać odpowiedzialności, nabrać odwagi o to, żeby zapytać obcą osobę o pomoc. Dlatego jeszcze raz, budowanie odpowiedzialności u dzieci jest bardzo istotnym elementem większości sportów. Dlatego, rodzicu, jeszcze raz, zostań poza salą, pozwól dzieciom ćwiczyć na sali samemu razem z trenerem. Jak to wygląda u mnie na sali? Kilkukrotnie
Podjąłem błędną, bo błędną decyzję, że pozwoliłem rodzicowi, aby pozostał na sali. Dziecko, które dołączyło do zajęć, na samym początku nie było dosyć pewne tego, czy chce w zajęciach uczestniczyć, czy nie. Dlatego dołączyło do zbiórki. Wystartowaliśmy z treningiem. Pierwsza zabawa nie spodobała się, więc strzała biegiem do mamy. Chwila czekania, czekania, wszystko jest w porządku, kolejna zabawa jest ok. Wróciło do treningu, bawiło się razem z nami. Kolejne ćwiczenie, pajacyki, za ciężkie. Fum, do mamy, biegiem, czyli znowu odpoczynek. Ok, w porządku, ćwiczymy, trenujemy dalej. Kolejna zabawa. Dziecko chciało wrócić, mówię, ale zaraz, koledzy przecież ćwiczyli, a ty siedziałeś z mamą, to jak? Albo trenujemy do końca, albo nie. Bum, i znowu, do mamy. Jaki był tego efekt? Niestety maluszka nie chciała dołączyć dalej do zajęć, ponieważ resztę treningu już przesiedziała z mamą. Moim zdaniem, jeżeli na samym początku dołączyłaby do zajęć i nie byłoby tego buforu bezpieczeństwa, jakim jest rodzic, najzwyczajniej w świecie przećwiczyłaby wszystkie zabawy i ćwiczenia z nami i dopiero potem podjęłaby decyzję, czy chce dalej ćwiczyć na zajęciach ze mną i z innymi dzieciakami, czy też nie. A tak, rodzic od razu dał schronienie, odebrał połowę zabaw i możliwości treningu razem z nami. Dlatego moim zdaniem rodzic śmiało może pozostać poza salą. Nie mówię, żeby jechał w tym czasie do sklepu, ale wystarczy, że jest za drzwiami. W tym momencie, jeżeli wydarzyłoby się coś złego, od razu jest w zasięgu. Ale jeżeli są to takie sytuacje, na którymi możemy zapanować na sali jako instruktorzy, to rodzice, dajcie nam taką możliwość. Jeżeli szukasz zajęć dodatkowych dla dzieci i nie wiesz, jakie zajęcia sportowe wybrać, czym się kierować, zapraszam Cię do swojego webinaru, link znajdziesz w opisie i wszelkie szczegółowe informacje. Jeżeli też chcesz być aktywnym rodzicem i chcesz w sposób aktywny spędzać czas z dzieckiem, bawić się i rozwijać miłość do sportu, zapraszam Cię do swojej grupy na Facebooku, gdzie dzielę się swoimi pomysłami i wraz z innymi rodzicami znajdujemy ciekawe pomysły i sposoby na to, aby aktywizować nasze dzieci każdego dnia. Trzymajcie się, do usłyszenia.